zaprezentuje się tutaj przed Państwem. Warto, bo to są ludzie, którzy dają serce, których muzyka jest ich hobby, kochają. Zatrzymał się i zwolnił bieg. Możemy potańczyć, możemy pośpiewać, możemy się wszyscy razem. Ale ludzie, którzy są w tym miejscu, tworzą właśnie atmosferę wieczoru. Popisać. I to taki chłopciup już. Co pan tam robił? No, jak to co robiłem? No wie pani, na moją prostatę to byłem bardzo krótko. Pana, każdy jeden mówi, że krótko, a potem człowiek wchodzi i się okazuje, że kupa strażacy. Co? Co takiego? Potem bardzo dużo różnych innych atrakcji, pokocha dzisiaj się... Jak to z twoim seksem? Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie jest pod hasłem luksus i kicz. Oczywiście osoby, które postawiły na kicz, zostaną wyróżnione. Jedną taką osobą, która tu się zaprezentowała, jest ten pan w peruce. Zatem wygrywa obiecaną przeze mnie nagrodę. Tak, Małgosiu, przeze mnie obiecaną oczywiście, czyli jest to romantyczna kolacja we dwoje. Ten pan i ja. Z tym tylko, że za kolację płacić będzie ten pan. A, no to nieźle. Kochani, bawmy się, bądźmy na luzie, żeby ta atmosfera zaprowadziła nas. Tutaj pan reporter z chińskiej telewizji. Jesteśmy aktualnie w teatrze Zabat na Art Business Party. Mamy przyjemność rozmawiać z jednym z uczestników tego zdjęcia, panem Romkiem, który został laureatem wspaniałej nagrody. Oczywiście nagroda jest za wspaniały, kiczowaty strój. Panie Romku, składam się tutaj pytanie do laureata. Czy jest pan zadowolony z wybiegu imprezy i w ogóle z całej nagrody? No oczywiście, że jestem zadowolony z nagrody, którą Mariusz mi tutaj ufundował. Mariusz zawsze dotrzymuje słowa. Mariusz, chciałbym zrealizować tą nagrodę oczywiście przy twoim współudziale, tak jak żeś to zaznaczył, tylko musisz podać czas, żebym mógł zarezerwować stolik w McDonaldzie. Co tu zatem dużo mówić? Zatem do zobaczenia na salonach McDonalda. I na tle hasło, nasz klient, nasz pan. Prosimy talerzyki. Prosimy talerzyki. A wiesz, jak się je tyle słone, że to znaczy, że się mało seksu używa. Co takiego? Że to znaczy, że się mało seksu używa. No i jak tu ludziom dowozić? Człowiek się stara, oni potrafią tylko ręce umyć i się wypiąć. Takie czasy. Gdzie ja muszę wracać?